Pana witają wstające w Betlejem Judzkim. My razem z nimi kłaniamy się Dzieciątku Jezus. Król Melchior na słoniu ze świtą wspaniałą także idzie uczcić maleńkie dziecię, bo ma wiarę, której wielu ludziom brakuje. I król Kacper na wielbłądzie gwiazdy posłuchał i udał się w podróż. Razem z tym królem okażmy dziecięciu naszą wiarę, która jest cenniejsza niż złoto tego świata. I trzeci król, podróżnik Baltazar, mądrość przywiodła go do Chrystusa w Betlejem. Jest wzorem wiary dla tych, co Pana szukają. A oto z krzyżem Mieszko I. Za jego sprawą Polska przyjęła wiarę i chrzest przeszło 1000 lat temu. Święty Wojciech z Czech do Polski przybył, by głosić wiarę pogańskim Prusom. Teraz modli się za nas w trudnym czasie epidemii. Święci Andrzej Świerat i Benedykt, pierwsi święci polscy, uczą nas, że tylko modlitwą i pracą możemy dobrze służyć Bogu i ludziom. Święty Stanisław, biskup i męczennik, z nieba pomaga nam w ojczyźnie trudne sprawy rozwiązywać, abyśmy pokojem i dobrobytem się cieszyli. Błogosławiony Wincenty, biskup i autor Kroniki Polskiej, w dłoniach niesie światło wiary i prawdziwej mądrości. Święty Jacek i błogosławiony Czesław, święci bracia, pierwsi dominikanie w Polsce, teraz z nieba promieniują na nas swoją świętością. Błogosławiona Salomea, jedyna święta z rodu piastowskiego, pamięta o nas w niebie i pomaga nam wiarę zachować i Bogu służyć. Święta Kinga, patronka Wieliczki, Polskę bardzo pokochała i teraz wyprasza naszej ojczyźnie łaski potrzebującym. Święta Jadwiga, młoda królowa, jest patronką Polski i Litwy. Wierzymy, że pamięta w niebie o obu narodach. A teraz Jan Skent, święty profesor, patron profesorów i studentów, a z nim święty Jan Zduk i Bernardyn, wielki kaznodzieja, patron rycerstwa i Boga. A teraz widzimy świętego Kazimierza Królewicza, ojciec i obrońca ubogich i uciemiężonych. Oto wzór dla rządzących. Błogosławiony Władysław z Gielniowa swoimi kazaniami i pieśniami umacniał Warszawę, a z nim święty jezuita Stanisław Kostka, patron dzieci i młodzieży w Polsce. Król Jan III Sobieski, pogromca Turków pod Wiedniem, z niezwyciężoną husarią uczą nas dzisiaj bronić ojczyzny naszej i wiary Chrystusowej. Sługa Boży, ksiądz Piotr Skarga, wielki polski jezuita, pozostawił w żywotach świętych prawdziwe przykłady świętości dla nas. Warto je poznać. Święty Andrzej Bobola, apostoł Polesia i męczennik wiary. Święty Andrzeju, stawię się u stóp Jezusa za naszą ukochaną ojczyznę. Tadeusz Kościuszko, bohater i patriota, ślubował na niewinną mękę Chrystusa służyć Polsce i walczyć o Polskę. A teraz idzie brat Albert, ojciec i brat wszystkich potrzebujących oraz błogosławiony Honorat Koźmiński, kapucyn, w młodości cudownie nawrócony apostoł konfesjonalny, odnowiciel życia zakonnego w Polsce. Błogosławiona Aniela Salama uczy nas pracować dla Chrystusa i ojczyzny. Sługa Boży ksiądz Ignacy Skorupka, odważny kapłan z młodzieżą broniący Warszawy. Krzyżem zwyciężył w hordy bolszewickie. Marszałek
Józef Piłsudski i polscy żołnierze obronili naszą ojczyznę i Europę. I tak stał się cud nad Wisłą. Święta Faustyna Kowalska z Jezusem Miłosiernym opowiedziała o niezbłędnionym miłosierdziu Bożym całemu światu. Błogosławiony Michał Sopocił pomagał świętej Faustynie głosić bezgraniczną miłość Pana Jezusa. Razem z nim wołamy: Jezu, ufam Tobie. A teraz męczennicy Oświęcimia, święty Maksymilian, rycerz niepokalany i męczennik miłości oraz błogosławiony Anicet Kopliński, patron naszej jadłodajni dla biednych. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, niezłomny kapłan, uczył nas solidarności, miłości do ojczyzny i jak zło dobrem zwyciężać. A teraz idzie błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, wielki prymas tysiąclecia, święty człowiek. Wiarą komunizm pokonał, bo zawierzył Jezusowi i Maryi. Święty Jan Paweł II, papież Polak, uczy nas wymagać od siebie i wyprasza nam dar Ducha Świętego. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi tej ziemi. A teraz prośmy polskich świętych, by modlili się za nami do Dzieciątka Jezus i wypraszali dla nas i dla całej Ojczyzny Boże błogosławieństwo.